Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w Filharmonii Częstochowskiej imienia Bronisława Hubermana. Widownia audytorium jest pusta, ale dzięki Państwa obecności artyści zagrają dziś jednak dla publiczności. To koncert wyjątkowy, któremu nadano nazwę koncert bez batuty. Zaprezentują się muzycy występujący na co dzień w tak zwanym kwintecie Filharmonii Częstochowskiej, kwintecie smyczkowym, a zatem grający w grupach pierwszych, drugich skrzypiec, altówek, wiolonczeli i kontrabasów. Ten koncert został pomyślany jako prezentacja odrębnie każdej z grup instrumentów. Artyści wykonają utwory, które niemal w 100% w oryginale przeznaczone były na składy kameralne, ale w dniu dzisiejszym zagrają wszyscy razem, więc każda grupa w zwielokrotnionym składzie prezentować będzie, mam nadzieję, ciekawą i atrakcyjną dla Państwa muzykę. Rozpoczniemy od grupy Skrzypiec, której koncertmistrzem jest pan Tomasz Kulisiewicz. To grupa, której muzycy, kompozytorzy poświęcają szczególnie wiele uwagi w składach symfonicznych. To grupa, która najczęściej prezentuje melodię, można powiedzieć, na niej spoczywa główna odpowiedzialność w kwintecie smyczkowym orkiestry. Jako pierwszy zabrzmi utwór Grażyny Bacewicz, kompozytorki uznawanej z pewnością za najwybitniejszą polską twórczynię w XX wieku. Bacewicz poza tym, iż była kompozytorką, zasłynęła również jako skrzypaczka. W roku 1935 zdobyła pierwsze wyróżnienie na pierwszym międzynarodowym konkursie imienia Wieniawskiego w Warszawie. Przez kilkanaście lat koncertowała w kraju i za granicą wspólnie ze swoim bratem Kiejstutem. Nic dziwnego zatem, że właśnie w jej twórczości kompozytorskiej skrzypce zajmują szczególne miejsce. Do roku 1952 grywała i pisała muzykę dla siebie jako dla wykonawczyni. Później poświęciła się twórczości pedagogicznej i już wyłącznie kompozytorskiej, zostawiając skrzypce nieco z boku. W jej dorobku znajdujemy zatem liczne utwory przeznaczone na ten instrument, począwszy od solowych, także z udziałem fortepianu. Znajdujemy także 7 kwartetów smyczkowych, 7 koncertów skrzypcowych, 5 sonat na skrzypce z fortepianem i 2 solowe. W roku 1949 spod pióra Grażyny Bacewicz wyszedł utwór, który możemy powiedzieć jest hołdem złożonym właśnie skrzypcom. Jest to bowiem kwartet na 4 skrzypiec. Utwór utrzymany w typowym dla kompozytorki stylu neoklasycznym, ale jednocześnie zawierającym już istotne dla niej w twórczości powojennej elementy folkloru polskiego, a zatem polskiej muzyki ludowej. Odnajdujemy je w harmonice, kolorystyce, ale nade wszystko w rytmice. Zatem już za chwilę kwartet na 4 skrzypiec Grażyny Bacewicz, składający się z 3 części: Allegretto, Andante Tranquillo i Molto Allegro. A po tym utworze sięgniemy po dzieło kompozytora rosyjskiego. Spośród tych twórców tworzących w pierwszej połowie XX wieku Reinhold Glier jest być może najmniej znanym, jeżeli zestawimy jego nazwisko z Prokofiewem, Rachmaninowem, Szostakowiczem czy Strawińskim. Rozpoczynał swoją karierę muzyczną jako skrzypek, kończąc konserwatorium w Kijowie i w Moskwie. Potem doskonalił się jako dyrygent w Berlinie. Był kompozytorem o dość konserwatywnych zapatrywaniach artystycznych. Jego twórczość możemy podzielić na 2 okresy, dla których cezurą jest to tragiczne dla Rosji i dla całego świata wydarzenie, jaką była rewolucja 1917 roku. 12 duetów skrzypcowych pochodzą z pierwszego okresu kompozytorskiego Gliera i jest to utwór, który został skomponowany w roku 1909. Prezentuje, jak większość kompozycji tego twórcy, bardzo dobry warsztat kompozytorski, a w stylu nawiązuje do muzyki późnoromantycznej. A zatem, już za chwilę,
grupa Skrzypiec Filharmonii Częstochowskiej prowadzona przez Tomasza Kulisiewicza zaprezentuje nam, najpierw przypomnę, kwartet na czworo skrzypiec Grażyny Bacewicz, a następnie cztery spośród 12 duetów skrzypcowych opus 49 Reinhalda Gliera. Będą to numery 1, 5, 10 i 12.
Grupę kontrabasów Filharmonii Częstochowskiej prowadzi pan Michał Konopelski. To grupa, której kompozytorzy powierzają w orkiestrze symfonicznej no przede wszystkim prowadzenie linii basowej. Z rzadka prowadzi ona odrębne melodie. Można by powiedzieć, że kontrabasiści z tego względu czują się może nieco niedowartościowani. Tak zapewne sądził amerykański kompozytor David Anderson, który skomponował utwory mające na celu między innymi prezentację szerokich możliwości wyrazowych, jakie ten instrument jednak może prezentować. Dave Anderson to kompozytor, który urodził się w roku 1962, jest kontrabasistą w Filharmonii w Luizjanie. W roku 1996 skomponował między innymi 7 duetów kontrabasowych. To utwory no, bardzo humorystyczne w swoim ujęciu, o czym już świadczą same tytuły. Dość powiedzieć, że spotykamy tu takie tytuły, które tłumaczyć możemy jako paradę rozważnych politycznie świń, czy też godziny szczytu. W dniu dzisiejszym te utwory zaprezentuje nam duet kontrabasistów w składzie Klaudia Baca oraz Jan Kołacki. Będą to 3 kompozycje, wspomniana przeze mnie Parada, Lament i Rush Hour, czyli Godziny Szczytu. Cała grupa kontrabasów natomiast zaprezentuje się w kompozycji Daniela Chivasanza. To hiszpański młody kompozytor, który urodził się w roku, kiedy Anderson napisał swoje duety, a zatem w roku 1996. Oprócz tego, iż jest znakomitym kontrabasistą, to od kilku lat para się również kompozycją, odnosząc już niejakie sukcesy, także tworząc między innymi duety kontrabasowe. W roku 2019 skomponował utwór Amanda, przeznaczony na 4 kontrabasy. Inspiracją dla tego utworu była muzyka filmowa pochodząca z francuskiego dramatu pod tym właśnie tytułem z roku 2018. Można śmiało powiedzieć, iż Amanda Daniela Chivasanza ma w dniu dzisiejszym swoje polskie prawykonanie. A zatem grupa kontrabasów zaprezentuje kolejno 3 duety kontrabasowe Dave'a Andersona, a następnie na 4 kontrabasy, ale tu w pełnym składzie zespołu Amandę Daniela Chivasanza. Thank you.
altówki, to z pewnością grupa w kwintecie smyczkowych, o której można by mówić nie za wiele. Kompozytorzy nie poświęcają temu instrumentowi zbyt wiele uwagi, natomiast trzeba docenić jego niezwykle istotną rolę, bowiem grupa altówek, moglibyśmy powiedzieć, jest taką swoistą osią brzmieniową, harmoniczną w całym kwintecie smyczkowym. Zresztą znawcy mówią, że jeżeli ktoś chce zakładać kwartet smyczkowy, a zatem już wyspecjalizowany zespół kameralny, to powinien rozpoczynać poszukiwania muzyków od znalezienia znakomitego altowiolisty. Dziś grupa altówek Filharmonii Częstochowskiej, prowadzona przez pana Tomasza Ptaka, zaprezentuje nam dwa utwory dwóch mistrzów XVIII-wiecznych, będących synami słynnych ojców. Karl Philipp Stamitz to syn Johanna Stamitza, kompozytora pochodzenia czeskiego, ale będącego najwybitniejszym twórcą tzw. szkoły mannheimskiej w połowie wieku XVIII. Karl Stamitz był wybitnym skrzypkiem i altowiolistą, twórcą m.in. pierwszych istotnych koncertów altówkowych, ale także i duetów przeznaczonych na ten instrument. Wilhelm Friedemann Bach to najstarszy z synów Jana Sebastiana Bacha. Urodził się w roku 1710. Sam ojciec, wielki Jan Sebastian Bach, mówił, że to był najzdolniejszy z jego synów. No niestety ten talent Wilhelma Friedemana nieco się rozmył w zbyt hulaszczym trybie życia. Zachowało się stosunkowo niewiele utworów tego mistrza. Głównie były to kantaty, utwory organowe, klawesynowe oraz muzyka kameralna. Pod koniec życia, w latach 70. XVIII stulecia, Wilhelm Friedemann przeniósł się do Berlina i tam właśnie napisał trzy duety altówkowe. W przypadku obu kompozytorów, zarówno Stamitza, jak i Bacha, możemy mówić o stylu galant, a zatem eleganckim, wykwintnym stylu obowiązujących w połowie wieku XVIII. U Wilhelma Friedmana Bacha ten styl wzbogacony jest nutką tak zwanego Sturm und Drang, a zatem burzy i naporu, podwyższonej uczuciowości. Obaj ci kompozytorzy, tak jak wspomniałem, pisali duety altówkowe i w dniu dzisiejszym usłyszymy grane przez całą grupę altówek duety jednego i drugiego. Są to kompozycje w obu przypadkach trzyczęściowe, a zatem Karl Philipp Stamitz, pierwszy duet altówkowy, oraz Wilhelm Friedemann Bach, także pierwszy duet altówkowy w wykonaniu grupy altówek Filharmonii Częstochowskiej. Thank you.
Na finał dzisiejszego koncertu usłyszymy grupę wiolonczel Filharmonii Częstochowskiej prowadzonej przez Siergieja Rysanowa. Wiolonczele to instrument w składzie orkiestry symfonicznej, któremu bodaj najczęściej po skrzypcach kompozytorzy powierzają piękne kantylenowe melodie. Jest to również instrument, który wzmacnia podstawę basową brzmienia. Dzisiejszego dnia usłyszymy grupę wiolonczej Filharmonii Częstochowskiej w bardzo ciekawej kompozycji dwudziestowiecznego kompozytora brazylijskiego Heitora Villa-Lobosa. Villa-Lobos to kompozytor, który tworzył głównie w pierwszej połowie wieku XX. Zaczynał od fortepianu i właśnie wiolonczeli. Tym instrumentem poświęcił szczególną uwagę, potem dołączył do nich jeszcze gitary. Był twórcą, który osiągnął światowy rozgłos i można powiedzieć był gwiazdą ówczesnego świata muzycznego. Był także kompozytorem niezwykle płodnym. Pozostawił po sobie ponad 2000 kompozycji, m.in. symfonie, poematy symfoniczne, 2 koncerty wiolonczelowe, 17 kwartetów smyczkowych, wiele miniatur itd., itd. W swojej twórczości łączy europejską tradycję muzyczną z narodową muzyką brazylijską. I znakomitym przykładem tego myślenia jest 9 kompozycji nazwanych przez niego Bachianas Brasileiras. Jest to swoisty hołd złożony muzyce Jana Sebastiana Bacha, stąd obecność nazwiska tego kompozytora w tytule. Nawiązuje tutaj Villa-Lobos do faktury techniki kompozytorskiej wielkiego kantora i zestawia je z ludową muzyką brazylijską, co daje znakomity, niepowtarzalny efekt. Owe Bachianas Brasileiras przeznaczył na różne składy wykonawcze, od obsady solowej poprzez kameralną do orkiestrową. 2 z nich, 1. i 5., przeznaczył na zespół wiolonczel. 1. Bachianas Brasileiras, którą za chwilę usłyszymy, powstała w roku 1930 i dedykowana była słynnemu wówczas wiolonczeliście Pablo Casalsowi. A zatem na finał naszego muzycznego spotkania 3-częściowa Bachianas Brasileiras numer 1 Heitora Villa-Lobosa o częściach introdukcja, preludium i fuga. Gra zespół wiolonczej Filharmonii Częstochowskiej prowadzony przez Siergieja Rysanowa. Thank you.
Thank you.
Thank you.